ładnie dźwięczką. Cofamy się. Najpierw na swoje ramiona obraz Matki Bożej wzięli strażacy, ci, którzy strzegą nas od klęsk i nieszczęść. Niech Maryja wyprasza im wiele potrzebnych łask. Nas samych i nasz dobytek niech broni od wszelkich nieszczęść. Procesja rusza, śpiewamy pieśń. Cześć Maryi! Przed obrazem. Zatrzymuje się. Obraz Matki Bożej od strażaków przejmują ojcowie, pasterze i przewodnicy rodzin chrześcijańskich. Niech Maryja utrwala ich wiarę, by mogli owocnie budować wspólnotę rodzinno-małżeńską. Procesja rusza ze śpiewem Zdrowaś Maryja.
kocem.
Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego wizerunku to okres refleksji i duchowej odnowy. To poniekąd czas adwentowy z uwagi na zbliżający się rok 2000 od narodzenia Chrystusa. Razem z pasterzem diecezji, biskupem Tadeuszem Rybakiem, biskupem pomocniczym Adamem Dyczkowskim, duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i ludem Bożym witam w jasnogórskim obrazie Boga Rodzicę, Królową Polski, Matkę umiłowanego narodu oraz powierzam jej troski i nadzieje wszystkich. Równocześnie proszę Matkę Chrystusa i Matkę naszą, aby przez swoje macierzyństwo była dla moich braci i sióstr natchnieniem w pracy nad sobą, wewnętrznej przemianie ducha. Jan Paweł II, papież. Również w świątyni jerozolimskiej
gdy odnajdujesz swojego 12-letniego syna, jak się cieszysz swoim dzieckiem, jak jesteś szczęśliwa, ale wcześniej ponosisz trud, niebezpieczeństwo grożące w życiu Jezusa jest tak wielkie, że musisz uciekać do Egiptu, ale w ten sposób bronić życia swojego dziecka pod matką najmniejsza. To właśnie ty, jak mówi pieśń religijna, 600 lat jesteś z nami i z jasnej góry wierny trzymasz straż. Czy można cię za to nie kochać? Czy można nie mieć zaufania? Tak bliska jesteś Bogu, a jednak przybywasz do swoich słabych dzieci, uwikłanych do czesność, czasem gubiących to, co najważniejsze, tak często zapominających o swoim przeznaczeniu, a jednak przychodzisz. Kocham cię za to, że jesteś tak was, tak boska i zarazem tak bardzo, bardzo ludzka. Teraz mówisz o swoich brakach, o niedostatkach, o wadach i grzechach. Powiedzieliście to twojemu synowi w czasie misji, szczególnie w sakramencie pojednania. Powiemy jeszcze o tym wszystkim tobie, kiedy będziemy tu czuwać przed twoim obrazem. Ale tak jak dziecko chce się pochwalić swojej matce sukcesami, tak też i my pragniemy ci powiedzieć dzisiaj, że na twoje nawiedzenie przygotowaliśmy się bardzo sumiennie, odpowiedzialnie. Przygotowaliśmy swoje serca, swoje dusze. Tak dużo nas uczestniczyło w misjach świętych. Tak. Bye.
Boga będzie zawsze dla nas darem największym i że wiara będzie nam przyświecała w życiu jak słońce. Przyrzekamy, że życie swoje będziemy układać na gruncie Bożych przekazań, bo one jedyne dają nam poczucie bezpieczeństwa. Prosimy Cię, Maryjo, przyjmij modlitwy, jakie kierujemy mi do Ciebie. Amen. I prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy nigdy nie pobłądzili. A my zawsze będziemy. Maryjo, Królowo Polski, nasza najlepsza Matko, z radością i tęsknotą oczekiwaliśmy tego dnia, dnia spotkania dzieci Bożych ze swoją Matką. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar spotkania. Przyjmujemy go wdzięcznymi sercami, z wiarą i miłością. Mamy wrażenie, że dzisiaj w naszym Kościele powtarza się wydarzenie z Kanii. Przychodzi do nas Boża Matka i mówi do naszej wspólnoty parafialnej, do każdej z naszych rodzin: uczyńcie, co Wam powie Syn. Matko, przyrzekamy wypełnić wolę Twojego Syna. Będziemy wierni Jego Ewangelii i Kościołowi. Chcemy, Matko, od Ciebie uczyć się miłości Boga i bliźniego. Chcemy tymi wartościami żyć na co dzień. Królowo Polski, Jasnogórska Pani, dopomóż nam zamienić słowa w czyny. Maria, prosiła o Ciebie, nawiedzałbyś namiast. Pani Jasnogórska, wędrówce swej przychodzisz do nas, do naszego miasta Nowogrodzka. Witamy Cię dzisiaj jak najserdeczniej w parafii świętego Piotra i Pawła, bo tu dzisiaj dla Ciebie i Twojego Syna wyznaczono miejsce. W parafii pracowitej i wierzącej. Witając Cię, mamy świadomość wielkości tej chwili, wielkości tego czasu, bo Ty, Matko, od wielu wieków Królowo Polski odwiedzasz swe dzieci w ważnych, przełomowych momentach. Mamy Ci tak dużo do powiedzenia. Chcemy Ci dziękować i prosić. Dziękować za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz, a szczególnie za łaskę odzyskania pełnej wolności. Zabieganie, zatroskanie i przytłoczenie ciężarem codziennych kłopotów, łatwo o tym zapominamy. Naucz nas, Matko, wdzięczności. Daj łaskę zrozumienia dla każdego z nas jego roli, jego zadania w zagospodarowaniu tej wolności. Błagamy Cię, nie daj nam zmarnować tego wielkiego daru. Przychodzimy przed Tobą, Maryjo, wyznać wiarę naszą w Twego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, daj łaskę pomnożenia i umocnienia tej wiary. Pani Jasnogórska, Matko Chrystusowa, Matko Boża, naucz nas w nim odczytywać naszą przyszłość. Prosimy Cię, nie opuszczaj, prosimy Cię, nie opuszczaj nas, zostań z nami. Oczekujący na modlitwie na dar nieba. Witając po staropolsku chlebem i solą pasterza diecezji, prosimy Cię, Ekscelencjo, o przewodniczenie we wspólnej modlitwie i o mszę świętą w intencji całej parafii, nas zgromadzonych w świątyni i tych, którzy pozostali w domu. Z
serdecznie witamy. Zawsze mówi całe życie na jej do całego. Serdecznie. Zdumiony był nasz profesor, kiedy
chociaż trzeba było się liczyć z każdym groszem przy zakupie biletu na statek i chociaż trzeba było zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, widocznie musiał zrezygnować z wielu niezbędnych rzeczy, żeby wziąć ze sobą ten obraz. Powiedział, co to znaczy wejście dla niego, dla jego rodziny, kiedy znajdą się tak daleko od ziemi ojczystej, dla drugich krańców naszej kuli ziemskiej. Bo w tym obrazie widzimy ją jakby w oknie. Bo ten obraz dysponuje do tej roli dowodu osobistego naszego narodu już sama jego historia. Chyba ponad 700 lat minęło od czasu, kiedy cesarowa Eudoksja znalazła go tam, daleko w Bizancjum. I już wtedy był bardzo znany, i już wtedy cieszył się wielką czcią, już wtedy nie umiano powiedzieć, skąd pochodzi, skąd się wziął. Wprawdzie legenda mówi, że święty Łukasz wymalował go na blacie stołu kalendarskiego. Ale historia sięga tylko do cesarzowej Włoski. I widocznie książęta chamiccy byli wielki za miłości z cesarzami Konstantynopola, skoro właśnie od nich otrzymali ten obraz, gdzie tam znowu sztu naszych polskich chamiców cieszy się taką czcią. I tylko dzięki temu, że książę Władysław Opolczy był spowodowany z książętami chamickimi, tylko dzięki temu otrzymał on ten obraz i przywiózł go na naszą miejscową kulturę. I od tego czasu w naszym narodzie cieszy się tak wielką uczcią, bo on przypomina nam Matkę Najświętszą w sposób tak doskonały, bo treść tego obrazu stawia nam ją samą przed oczyma, jak żyje. Bo zobaczcie, ta głowa lekko wygląda w stronę Chrystusa, ta prawa dłoń wskazująca na Chrystusa, wyraźnie eksponuje przede wszystkim swojego Syna, Chrystusa Pana. Tę modelką pokazując, pokazuje, jakby nam chciała przypomnieć te słowa z Kary Galilejskiej, cokolwiek ma powiedzieć, uczynić się. Sama zaś cofa się na drugi plan, schodzi na drugi plan. Ona wie, że On w tym wszystkim jest najważniejszy, że On nam wszystkim pokazał największą miłość, bo to On zaraz może wręczyć. Ona wie, że On przyszedł na świat, bo świat, aby świat sprawić, dlatego musiał spełnić odwieczną wolę Ojca, musiał dokonać tego aż tam, na krzyżu. Ona zaś, schodząc na drugi plan, chce się tylko włączyć w jego misję, w jego posłannictwo. Zgodnie z tymi słowami świętego Jana Apostoła zamieszczonymi w Apokalipsie, gdzie w tej niezwykłej, wspaniałej wizji przedstawia ją jako królowę, której stron wieńczy oraz 12 gwiazd jest przybrana w słońce, stopę objawia księżyc, ma urodzić syna, a już powietrzny smok szara czyha na głowę dziecka. Na szczęście jego czuć już zostaje zmylony, dziecko zostaje wychowane przed tronem najwyższego i wtedy on, jak pisze święty Jan, z całą nienawiścią zwraca się przeciwko reszcie jej potomstwa, to znaczy tym, którzy noszą znanie Chrystusa i którzy spełniają jego przykazania. A przecież ci, którzy noszą znanie Chrystusa i spełniają jego przykazania, to my wszyscy prosimy, to Kościół. Jeżeli już święty Jan Apostoł nazywa nas po Chrystusie jej treścią potomstwa, to znaczy, że już On uważa to za naszą matkę. I dlatego mamy szansę szósty, już w czasie trwania Soboru Ewangelickiego II obwołał ją
Na pewno z wielką radością patrzyła na to serdeczne przyjęcie. Na pewno z wielką radością patrzyła na przygotowania rewolucyjne. Na pewno z radością patrzyła na te piękne, wspaniałe, bogate dekoracje. Sobie to uzmysłowił dziś, kiedy zaledwie z areny naszych dziejów zniknęli ateiści spod znaku Marksa i Lenina, a pojawili się znowuż inni. Tamci walczyli z Chrystusem, z Jego nauką, z Jego Kościołem w sposób brutalny. Ci robią to w białych rękawiczkach, w sposób bardzo inteligentny, sprytny i dlatego nie mniej groźny. Widać to było wtedy, kiedy wysuwano propozycję konstytucji nowej. Bo przecież trudno, żeby nadal posługiwać się komunistyczną konstytucją, jaka poprzednio za czasów najgorszego terroru komunistycznego została uchwalona. Chyba trudno nie przyznać racji senatowi, który w swoim projekcie konstytucji proponuje, aby stosunek państwa do Kościoła uregulować na zasadzie autonomii. Autonomiczne, niezależne państwo, autonomiczny, niezależny Kościół, ale obydwie te instytucje współpracujące ze sobą ściśle tam, gdzie chodzi o dobro każdego człowieka, o dobro narodu. Chyba to jest bardzo słuszna koncepcja. Natomiast niepokoić może propozycja Sejmu, która znowuż używa tego samego terminu, jakiego komuniści używali przez 45 lat. Rozdział Kościoła od państwa. Rozdział Kościoła od państwa, a był to tylko parawan do walki bezwzględnej i nieubłaganej z Kościołem. I tu też jest niepokojące. Wprawdzie mówi się, że chodzi tutaj o neutralność światopoglądową. Dobrze. Ale neutralność światopoglądowa powinna polegać na tym, aby każdy człowiek, aby państwo każdemu obywatelowi zagwarantowało pełną wolność wyznania. Bez względu na to, jakie wyznanie wyznaje. Aby mu państwo zagwarantowało pełną wolność wyznania. Na tym chyba powinna polegać neutralność światopoglądowa. Natomiast te wszystkie poczynania, jakie obserwujemy, zmierzają do tego, aby wyrzucić z naszej kultury to, co wniósł nią Chrystus, wniosło ją chrześcijaństwo. A przecież na tych wartościach Chrystusowych nasz naród przez 1000 lat budował swoją kulturę. I ta kultura stała się wspaniałym orężem. Nawet wtedy, kiedy Polski przez ponad 120 lat nie było na mapach świata, kiedy Polska była bezbronna, kiedy trzej zaborcy chcieli nasz naród wynarodowić, zniszczyć cokolwiek polskie, ten naród dzięki tej swojej kulturze, zbudowanej na chrześcijaństwie, potrafił obronić się, potrafił zachować swą osobowość, swoją tożsamość i w końcu odzyskać niepodległość. Ta kultura się sprawdziła. Tymczasem dziś usiłuje się usunąć, zburzyć ten fundament, na którym ta kultura jest zbudowana, usunąć wartości Chrystusowe, a na ich miejsce wepchnąć światopogląd laicki, etykę laicką. Przecież już co uczciwsi marksiści, za czasów największego terroru stalinowskiego, kiedy widzieli, że burzenie w sercach młodych Polaków sumienia chrześcijańskiego, a nie dawanie na to miejsce nic innego, prowadzi do demoralizacji, do ruiny moralnej narodu, próbowali stworzyć etykę laicką. Szczerze próbowali podjąć ten trud. I po 2 latach tych prób marksista polski profesor Szabarski z Uniwersytetu Warszawskiego już wtedy za stalinowskich czasów w partyjnej prasie polityki pisał: my, a
ateiści nie stworzyliśmy etyki i nic nie wskazuje na to, żebyśmy ją potrafili stworzyć. I dziś, po upadku komunizmu, próbuje się znowuż te wartości chrystusowe usunąć i na to miejsce wprowadzać mgliste próby laickie, ateistyczne. Nie bacząc na to, że ponad 90% naszego społeczeństwa to przecież katolicy. Widać to było, kiedy po wielu latach wreszcie religia wróciła do szkół. Pamiętamy, ile głosów się podnosiło, że to nietolerancja, że to klerykalizacja, że jakim prawem, że niby po co, że religia to jest prywatna sprawa każdego człowieka i tak dalej. Ile krzyku, ile wrzasku było. Rzecznik prasowy, rzecznik praw obywatelskich ówczesny od razu wystąpiła z tym przed Trybunał Konstytucyjnym. Episkopatowi powiedziała, że ona nie walczy z religią, że jej tylko chodzi o to, aby ta religia do szkoły wprowadzona została w sposób formalny przez ustawę Sejmu. Ale kiedy wystąpiła w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, powiedziała, że nawet gdyby Sejm uchwalił taką ustawę, to ona i tak zaskarży naukę religii, bo jej zdaniem Polska, skoro teraz wchodzi do Europy, powinna wejść jako państwo nowoczesne, postępowe, a nie zacofane. Widocznie dla niej te przykazania miłuj Boga i bliźniego, czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i te wszystkie, które tak dobrze znamy od najmłodszych lat, widocznie dla niej to jest ciemnota i zacofanie. A co ona może dać na to miejsce? Co ona zaproponuje na to miejsce? Dlatego Bogu dzięki Trybunał Konstytucyjny okazał się na tyle roztropny, że odrzucił to zaskarżenie. Ale w ledwie pojawił się nowy rzecznik praw obywatelskich, który publicznie chwali się, że jest katolikiem, że w jego mieszkaniu wisi Matka Boska Ostrobramska. Znowuż zaskarżył religię przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo on twierdzi, że to musi być zgodnie z prawem. Przepraszam, ale jeżeli raz Trybunał Konstytucyjny to odrzucił, to to jest niezgodne z prawem. Poza tym ten pan, skoro jest prawnikiem, profesorem prawa, czy on nie wie o tym, że w PRL-u, w Polsce Ludowej, wszystkie wybory były zafałszowane? Że wszyscy ci posłowie byli wybrani nieważnie, bo to było wszystko zafałszowane. Jeżeli konstytucja, on chce, żeby obowiązywała do dziś konstytucja uchwalona przez tych ludzi nieważnie wybranych, to jakież to jest prawo? Ja rozumiem, że w mieście dziecku wygodnie pójść do salki katechetycznej na religię po suchym trotuarze, suchą nogą. Ale dzieci wiejskie, które ledwie przywieziono ze szkoły w żelaznych pudłach ciągnionych przez traktor, zmarznięte, musiały znowu zbierać się i w szarudze jesiennej brnąć po kostki w błocie parę kilometrów, a w zimie brnąć czasem po kolana w śniegu parę kilometrów po bezdrożach do sali katechetycznej na religię. Czy to ludzkie, żeby żądać od tych dzieci, żeby znowuż tak brnęły? Przez 20 lat uczyłem młodzież i wiem, że w szkołach zawodowych, w technikach często ta młodzież nie korzystała z religii, nie zawsze ze swojej winy, bo warsztatowe zajęcia były po południu i kolidowały z lekcjami religii. I rezultat był taki, jak i poprzedni minister edukacji narodowej, profesor Samsonowicz, zaznaczył, że ze szkół zawodowych zaledwie 15% młodzieży korzystało z nauki religii. Reszta nie korzystało, poganiało. Jakie tego rezultaty są, widzimy teraz najlepiej. Teraz ponad 90% tej młodzieży może korzystać z nauki religii. Czy ma prawo mówić ktoś, kto nadal chce, żeby tylko 15% młodzieży korzystało z religii,
a nie 90%. Czy ten ktoś ma prawo uważać się za katolika? Za syna Kościoła? Moi drodzy, nie dajmy sobie tego wmówić. Nie dajmy się zwariować. Wy, kochani rodzice, wiecie najlepiej, że jeżeli zabraknie tych zasad etyki chrystusowej, nic na to miejsce się nie znajdzie. I dlatego dziś, kiedy witamy tę naszą matkę i królową, która tak bardzo troszczy się o to swoje królestwo i której tak bardzo zależy, aby morale tego królestwa formowane było w oparciu o najszlachetniejsze zasady etyki jej Chrystusa, dziś przyrzeknijmy, że nie damy się zwariować, nie damy się wprowadzić w błąd. Tych wartości będziemy bronić. I daj Boże, aby wasze dzieci wychowane według tych zasad były waszą wielką radością. A jestem przekonany, że będą największą radością wtedy, kiedy oprócz wszystkich przykazań ich serca i umysły szczególnie głęboko zapadnie to przykazanie, które mówi: czci ojca swego i matkę swoją. Daj wam Boże. Amen. Zawać. Skierujmy nasze gorące prośby do Boga Ojca Wszechmogące. Zaniesiemy nasze modlitwy. Thank you.
Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.